Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie taki test takiego oto produktu do usuwania mikro wycieków z chłodnicy i ogólnie z układu chłodzącego. Co najciekawsze w tym jest to, że czytając tutaj tą instrukcję, wyczytałem, że naprawia też wycieki związane z uszczelką pod głowicą. Po wstępnej diagnozie w tym samochodzie wiem już, że najprawdopodobniej będzie do wymiany uszczelka pod głowicą, ponieważ spaliny przedostają się do płynu chłodzącego. Niczym tutaj nie ryzykuję, po prostu chcę nagrać dla was test, czy w ogóle takie coś da radę naprawić jakieś tam mikrowycieki i inne rzeczy związane z uszczelką pod głowicą. Bo co do wycieków na przykład z chłodnicy i mikro innych wycieków, oczywiście nie mówimy o wężach, no to jestem tego pewny, że takie preparaty działają, ponieważ nieraz już stosowałem i polecam. Natomiast co do uszczelki pod głowicą, no to po prostu nie jestem tego pewny. No ale skoro tak pisze, no to zobaczymy ile ujedzie ten samochód. No jest na tej zasadzie, że on trochę kilometrów po zalaniu płynu do pełna trochę kilometrów robi, tam nie pamiętam dokładnie, za chwilę zobaczymy na teście, zaleje zbiorniczek do pełna. Nie ubywa płynu kiedy stoi w nocy, ubywa po prostu podczas jazdy po iluś tam kilometrach. Nie pamiętam dokładnie, to za chwilę zobaczymy. No to zaczynamy. Zalewamy sobie zbiorniczek do pełna, zrobimy sobie jazdę próbną i zobaczymy po ilu kilometrach zabraknie nam płynu. Zamykamy klapę. To zaczynamy. Przebieg 325 250 km. Zbiornik mamy dopełniony do pełna. Lecimy w trasę.
Akurat zajechałem na miejsce. Mam parę rzeczy do załatwienia, także silnik się trochę ochłodzi, ponieważ pisało tam, żeby wlewać to na zimny lub ewentualnie ciepły silnik. No wiadomo, teraz jest to wszystko gorące, także poczekamy, aż to wszystko się ochłodzi i wtedy dolejemy produktu. Silnik jeszcze jest troszkę gorący. Słychać charakterystyczne syczenie. No, płynu było dosyć dużo. Tykamy wąż. Wąż jest twardy. Chodnicy. Także podejrzewam, że na pewno będzie to uszczelka pod głowicą. No zobaczymy, jak ten produkt sobie z tym poradzi. Też wspomnę tutaj, że wokół termostatu często też są wycieki w tym silniku. Także tutaj sprawdzaliśmy, nie ma nic. Tak samo tutaj z tyłu, tak samo nic się nie dzieje. Warto też to sprawdzić przed wymianą uszczelki pod głowicą przede wszystkim. Ok, silnik już mamy zimny, przynajmniej ciepły. Korek już jest odkręcony. Teraz będziemy wlewać produkt. Ważna informacja, pisze, żeby wlać go 325 ml, czyli całość. Jeżeli mamy tutaj trochę za dużo płynu, to należy go czymś wyciągnąć. Odsączyć. W moim przypadku akurat jest tutaj do pełna. Zakręcamy korek. No i co, wszystko mamy już zalane. Jeżeli tam brakło Wam do pełna, to pisało, żeby dolać po prostu resztę płynu chłodzącego. Nie dolewamy żadnej wody, pamiętajcie, zawsze musi być to płyn chłodzący. Wiem, że poprzedni właściciel dolewał wodę i chyba po prostu z tego wziął się problem, że będzie to uszkodzona uszczelka, ponieważ albo to przymarzło, albo coś innego, może tam nawet jakaś korozja się pewnie, znaczy na pewno się zrobiła. No ja to wszystko zalałem tam nowego płynu, no ale cały czas go zżera, więc zobaczymy teraz po dolaniu tego produktu, jak to będzie się zachowywało i ile kilometrów przejedzie samochód. Według zaleceń producenta ustawiamy sobie tutaj na temperaturę ciepłą, aby obieg poszedł cały na termostat. I co, jedziemy. Odpalamy na chwilę samochód, zostawię tam go chwilkę, niech sobie pochodzi. Chcę Wam pokazać jeszcze stan licznika. Stan licznika 325 294 km. Także widzimy się potem.
z okazji, że jest tak piękna pogoda, jak widzicie, postanowiłem zatrzymać się w sklepie, żeby kupić coś na grilla. Bo aż grzech nie zrobić grilla w tak piękną pogodę. Jak na razie widzimy przebieg czystu. Zaznaczam, nie znikło. Jak na razie widzimy przebieg czystu 25336 km. Nic po drodze się nie zapaliło. Wcześniej zatrzymałem się tylko po 5 km, jeszcze dolać troszeczkę płynu, ponieważ jeszcze go tam troszeczkę ubyło zaraz po dolaniu tego produktu. Także dopełniłem do pełna i od tamtej pory nic. Także zobaczymy teraz, jak to wygląda. Ok, jestem już pod domem. Przebieg mamy 325341 km. Póki co no, nic się nie zapaliło. Teraz podniesiemy maskę i zobaczymy, ile tego płynu tam jest, czy go coś ubyło i jak wygląda sytuacja. Maskę mamy otwartą. No, płynu spadło już prawie do minimum. Jest jeszcze troszkę lekko ponad, ale bardzo syczy tutaj ze zbiornika. Wąż twardy. Spróbujemy to odkręcić delikatnie. Tak to wygląda. Jeszcze trochę płynu do pełna. Nie zostało już mi dużo do testu. Pojeżdżę jeszcze chwilę i zobaczymy, jaki będzie wynik tego wszystkiego, choć cienko to widzę. Cześć kochani. Takim oto sposobem dotrwaliśmy do końca testu, ponieważ myślę, że już go zakończę. A więc tak. Od tamtej pory pojeździłem jeszcze troszkę. Za każdym razem co jakiś czas wyskakiwało mi, że jest mało płynu w zbiorniku. Więc dolewałem go i jeździłem dalej. Za każdym razem po prostu te dystanse przebyte samochodem były coraz dłuższe, co na przykład mnie zaskoczyło, ponieważ już myślałem, że nic z tego nie będzie. Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że auto jeździ normalnie, funkcjonuje, dolewamy jeszcze płynu, no ale są to dużo, dużo mniejsze ilości. Powiem tak, na pewno tego płynu idzie dużo mniej niż szło na początku. Jak to będzie dalej wyglądało, to też z czasem, jeżeli chcecie, to napiszę wam pod filmem, czy dało to radę. No na pewno dolewam go dużo mniej. Wcześniej tam chyba robił on około 50 km i trzeba było dolewać tutaj ten cały zbiornik, bo już było poniżej minimum. Natomiast teraz robi około 200 i dolewamy tam no mniej, no też można powiedzieć, że od tego minimum do maksimum, czasem troszeczkę mniej. Natomiast po zbiorniku dalej widać tam w środku, że krążą tam jakieś bąbelki, tak? Wąż dalej jest twardy. Tak więc no, ta uszczelka, na pewno ta wymiana tej uszczelki pod głowicą nas nie uniknie. No ale jeżeli chodzi o produkt, no to w jakimś stopniu myślę, że zdał test. No, czy polecam? Polecam, trochę mniej tego płynu jednak idzie. Na pewno polecam, bo mogło to nie być nic związane z uszczelką pod głowicą, tylko gdzieś jakieś mikrowycieki w, nie wiem, w chłodnicy czy gdzie indziej, po prostu po wlaniu tego preparatu może wam pomóc i wcale nie musi to być uszczelka pod głowicą. Pół godziny temu też gdzieś jechałem tam około 15-20 km. Jak widzicie, stoi dalej woda. Wcześniej po 20, tam 50 km nie było już prawie nic. Także coś tam funkcjonuje. Subskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.